Stare powiedzenie marketingowe mówi, że marketing to sztuka odróżniania się od innych. Więc zdecydowanie stoisko wyróżnia się. To nie ze względu na wielkość, bo to bardzo łatwo zrobić, ale sposób podejścia do oferty, pokazanie całego procesu jest fantastycznym rozwiązaniem. Człowiek jest istotą sensoryczną, w związku z tym bardziej zapamięta to, czego dotknie, niż to, co tylko zobaczy. W związku z tym cały pomysł z tym, żeby wykonać tutaj coś dla ostatniego klienta, jakie rekomendacje by mógł włożyć, dotknąć, żeby mógł zobaczyć, jak te maszyny funkcjonują, a nie tylko sam produkt, daje niesamowity efekt. I think it's a very pretty exhibition and it's very good to see all the productions, the different productions with your different machines. And I'm a German wholesaler of textile clothing. I'm a CEO and I think it's very interesting to see. Texprocess jest doskonałym miejscem do spotkań z klientami z całego świata. Jest to niewątpliwie okazja do spotkania z wieloma klientami o różnych kulturach, o różnych potrzebach, o różnych oczekiwaniach. Wszyscy, którzy nas tutaj odwiedzają, są bardzo cennymi gośćmi. Z różnych powodów, ale przede wszystkim dlatego, że przekazują nam swoje opinie o swoich rynkach, swoje opinie o produktach, którymi handlujemy lub chcemy handlować. Jest to rzeczywiście doskonała okazja do tego, żeby zrozumieć lepiej świat szycia. Swing Factor Live jest konsekwencją rozwoju asortymentu w Streamie. Pokazujemy tutaj kompletną szwalnię, żeby przekazać podstawowe motto właśnie dokładnie w taki sposób. Oferujemy kompletną technologię, komplet maszyn i urządzeń, wszystko co potrzeba do szycia odzieży. I właśnie dlatego pokazujemy pełną szwalnię w pełnej produkcji. Swing Factor Live robimy wspólnie z trzema partnerami, z firmą Audaces, z firmą Oshima i z firmą Zodrze. Wiele osób pyta, dlaczego nie ma maszyn, które robią wszystko, dlaczego jeszcze ciągle potrzeba człowieka. Więc ja mogę powiedzieć, że motto na następne 10 lat to będzie ciągle człowiek, ponieważ szycie odzieży jest sztuką, tego się nie da zautomatyzować w taki sposób, żeby można było zrezygnować z udziału człowieka, z jego kreatywności, z jego umiejętności manualnych.